Pani mecenas Beata Zaleska odbierała telefony bez przerwy. Było tych telefonów kilkanaście. No i zmęczona jest już przed mikrofonem. Proszę powiedzieć, z jakimi sprawami dzwonili słuchacze, bo powiedziała pani, czasami telefony mnie bulwersują. Panie redaktorze, nie spodziewałam się takiego odzewu. Wydawało mi się, że sprawy dziedziczenia są jednak w naszym społeczeństwie bardziej znane. Tu nawet nie chodzi o kwestię zasad dziedziczenia, tylko o kwestię postępowania w chwili, kiedy ktoś w rodzinie umiera. Wiadomym jest, że są to sprawy często majątkowe, finansowe, rodzą one bardzo wiele nieporozumień w rodzinach. Natomiast jedna podstawowa zasada. Nie można niczego między sobą rozliczać, nie można od nikogo niczego żądać, dopóki my tak naprawdę nie wiemy, kto odziedziczył po zmarłym spadek. A żeby to ustalić, to trzeba albo uzyskać sądowne stwierdzenie nabycia spadku, albo udać się do kancelarii notarialnej. Nie zawsze notariusz jest w stanie w każdej sytuacji sporządzić poświadczenie dziedziczenia, ale wtedy notariusz powie, że trzeba pójść do sądu. Na przykład są sytuacje, kiedy dziedziczą osoby małoletnie i wtedy notariusz tego poświadczenia dziedziczenia nie może zrobić. Musi to być zrobione sądownie. Ale drodzy słuchacze, ja naprawdę zalecam w sprawach spadkowych nie załatwianie spraw samemu. Absolutnie trzeba te kwestie udać się przede wszystkim. Oczywiście, że uregulować prawnie, ale przede wszystkim zwrócić się po pomoc fachową. Ponieważ prawo spadkowe nie jest takie do końca, jak się przeciętnemu obywatelowi wydaje. Ono nie funkcjonuje tak na nasze życzenie. Są dość twardo określone pewne reguły i te reguły niestety nas obowiązują, my musimy się im podporządkować. Pani mecenas, zdarza się tak na przykład, że coś dziedziczymy i nagle się okazuje, że tam jest jakiś dług do spłacenia. I co wówczas? Można odrzucić ten spadek? Można w ogóle jakby nie przyjąć? No właśnie, to jest kolejna kwestia pewnej świadomości w społeczeństwie. Ponieważ jeżeli ktoś umiera, a my podejrzewamy, że jesteśmy w kręgu spadkobierców, to mamy pół roku na to, żeby ewentualnie spadek odrzucić. Dzisiaj nasze prawo chroni spadkobierców od 2 lat troszeczkę bardziej niż wcześniej. Mianowicie, jeżeli nie odrzucimy tego spadku w przeciągu pół roku, jest tak zwane domniemanie przyjęcia spadku z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe. To się nazywa w prawie przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Nazwa jest taka dość myląca, ponieważ wydaje się, że dobrodziejstwo inwentarza, czyli to jest jakieś dobra w inwentarzu, które my dziedziczymy, a tu jest właśnie wręcz odwrotnie. Nie dziedziczymy długów w sensie, że nie odpowiadamy za nie swoim majątkiem osobistym. To dziedziczenie polega na tym, że odpowiadamy za długi spadkowe tylko i wyłącznie do wysokości tego spadku, który spadkodawca zostawił, czyli tego majątku, jak gdyby, który spadkodawca zostawił. Panie mecenas, czyli powiedzmy na przykładzie to wszystko, o czym pani powiedziała. Ktoś dostaje kamienicę. Ta kamienica jest zadłużona na powiedzmy 150 tysięcy, ale warta jest 500 000. Jeżeli ją sprzedamy, to wtedy możemy te 150 tysięcy spłacić na przykład urzędowi skarbowemu i te 350 zachować dla siebie. Tak, dokładnie tak. A jeżeli kamienica warta byłaby 500 000, a zadłużona jest na 3 000 000. Na 3 000 000, to tylko spłacamy te 500 000, jeśli sprzedamy te kamienice. Tak, oczywiście, i nie odpowiadamy własnym majątkiem za te zobowiązania. Trzeba tylko pamiętać, że trzeba jeszcze dopełnić pewnych obowiązków w postaci spisu inwentarza i tym podobne, ale to już jest bardziej głęboki temat. Jak mówię, zalecam bądź po udanie się po poradę prawną, bądź udanie się do notariusza. Pani mecenas, czasami tak się zdarza, że oczywiście tak jak pani powiedziała, my nie wiemy, że coś odziedziczyliśmy, ale ta osoba, która nabyła ten spadek, prawda, nagle musi znaleźć wszystkich krewnych,
którzy do tego spadku też jakby są przypisani. I zaczyna wysyłać listy, zaczyna prosić o akty urodzenia, ponieważ będzie wnosić sprawę do sądu. Tak. Tak. I do jakiego pokolenia, do którego pokolenia ona może się zwrócić? Bo przecież ona też nie wie, ilu tych krewnych jest do tego spadku. No niestety to są rzeczy, które trzeba ustalić, wnosząc sprawę do sądu o stwierdzenie nabycia spadku. Czyli w takim wypadku wnosimy sprawę do sądu. Wnosimy sprawę do sądu, oczywiście, że tak, ponieważ jeżeli nie jesteśmy w stanie określić do końca kręgu spadkobierców, to w trakcie postępowania sądowego o stwierdzenie nabycia spadku jest taka instytucja ogłoszenia o toczącym się postępowaniu spadkowym. Takie ogłoszenie ukazuje się w prasie. Sąd zleca opublikowanie takiego ogłoszenia i w tym ogłoszeniu wzywa się wszystkich spadkobierców do stawienia się, no, do zgłoszenia się do spadku. I jeżeli tego nie zrobią w oznaczonym przez sąd terminie, to potem następuje stwierdzenie nabycia spadku na rzecz znanych spadkobierców. Tylko na rzecz tych osób, które się zgłosiły. Tak, na rzecz tych osób, które się zgłosiły. Nawet jakby ktoś się zgłosił po terminie i powiedział, ale ja jestem tym najważniejszym, bo ja jestem córką. To są rzeczy dość skomplikowane, no to trzeba, wtedy czasami trzeba sprawę wznowić, ale są to rzeczywiście materie dość mocno skomplikowane w przypadku prawa spadkowego, ponieważ często od pokoleń nie są robione stwierdzenia nabycia spadku i rzeczywiście trzeba niejednokrotnie sięgać kilka pokoleń wstecz, czasami no, to dotyczy nawet czasów przedwojennych. Odrzucenie spadku też czasami się słyszy. Trzeba odrzucić ten spadek. Nie chcę. W jakich wypadkach? No wtedy, kiedy się po prostu nie chce, z jakichś przyczyn. Mogą to być przyczyny, no, to nie wiem, finansowe. Antypatii. No, czasami bywają i nawet przypadki antypatii do spadkodawcy i po prostu ktoś nie ma ochoty po nim dziedziczyć, wtedy odrzuca spadek. Ale rzeczywiście najczęściej odrzucenie spadku jest związane z istniejącymi długami. Tylko tak jak powiedziałam, ta instytucja troszeczkę straciła na ważności z racji tej zasady, która obecnie obowiązuje, iż spadkobierca, jeżeli nie odrzuci spadku w przeciągu pół roku od daty dowiedzenia się o powołaniu, to wtedy dziedziczy z tak zwanym dobrodziejstwem inwentarza, czyli z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe do wysokości pozostawionej przez spadkodawcę masy spadkowej. Pani mecenas, to są sprawy bardzo skomplikowane, bardzo skomplikowane, bardzo trudne, tak. Niejednoznaczne, tak. I wydaje mi się, że trzeba zawsze korzystać z porad prawników. Ja dlatego do tego namawiam, ponieważ rzeczywiście to nie są proste sprawy i tu internet, na co bardzo często moi klienci również się powołują, no nie załatwi wszystkiego. To trzeba usiąść, nie znajdziecie państwo odpowiedzi na wszystkie pytania, oczywiście w internecie. Pytań, prawda? Owszem, są bardzo proste sprawy spadkowe, gdzie rzeczywiście to uczestnictwo czy ta interwencja prawnika nie jest konieczna i są osoby, które sobie same są w stanie poradzić. Ale w przypadkach skomplikowanych, tam gdzie jest więcej członków rodziny, tam gdzie wchodzą jakieś kwestie wydziedziczenia, sporządzenia testamentu w sposób prawidłowy, naprawdę polecam konsultacje. Powiedziała w Polskim Radiu Katowice pani mecenas Beata Zalewska w programie Każdemu damy radę. No dawaliśmy radę, ale nie wiem, czy daliśmy każdemu radę. Jedna sprawa jest najważniejsza. Trzeba korzystać z porad prawnika, ponieważ tak jak powiedzieliśmy w tym programie, to są sprawy naprawdę bardzo skomplikowane, a czasami dla nas bardzo istotne. Marek Mierzwiak, kłaniam się państwu, do usłyszenia. Radio Katowice.